Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Aloes. Dzisiaj tak dziwnie. Czemu dziwnie? Bo nie będziemy nagrywać gry, tylko będziemy pokazywać, tak jakby ją stworzyć. Ktoś, kto tak trochę grał w takie starsze gry, szczególnie strategie, na pewno poznaje, że to jest Warcraft 3 The Frozen Throne. No i słuchajcie. Każdy od zainstalowania Warcrafta trójki powinien mieć coś takiego jak edytor map. Ja dzisiaj pokażę, jak z niego korzystać. To jest mapa, na której ja dużo z niej korzystam. Widzimy, to dużo edytowałem, mnóstwo własnych jednostek zrobiłem, własnych przedmiotów, czarów i pobrałem nowe modele. Patrzcie na przykład o. To jest Lord Remar. To jest na przykład jeździec Pegaza, a to jest na przykład tam jest Lady Liadrin. Ktoś, kto gra, to wie. A to akurat są po prostu modele, no normalne. Słuchajcie. To jest tak. Najpierw musimy. Pokażę, jak. No, pokażę, jak robić własną jednostkę. Klikamy, widzimy ten przycisk. Włącza nam się coś takiego. Mamy tutaj taką ramkę jednostki. Klikamy, załóżmy, no, klikamy ten hełm. I teraz ustalamy, na bazie czego będzie nasza własna jednostka. Bierzemy wtedy oczywiście, no ja na przykład chciałem zrobić maga. I dajemy na przykład neutralny. No właśnie, Eisenwall. O, i damy na przykład ten wódz mrocznych troli i nazwiemy go na przykład Czardziej po prostu. No się już chwilę i widzimy. Ja mam skrócone te ikonki, bo mi się coś zbagowało, ale wy będziecie mieli całe. Prosto od góry widzimy takie okienka. To nie to jest dźwięk ruch. Jak ktoś chce takie dopracowane drzewko rozwoju, buduje. Na samej górze. Na przykład dajemy dodaj jednostkę i możemy dawać co chcemy, prawda? To się przydaje, jeśli się tworzy budowniczego jakiego takiego jak chłop, na przykład pełno. To jeszcze powinno gdzieś być. O, wykorzystywane ulepszenie. Dajemy na przykład to i wybieramy, które z ulepszeń na niego działa. Jeżeli damy na przykład żelazne miecze, to będzie podwyższać to jego atak. Także drzewko rozwoju wymagane. Czyli na przykład jak zaznaczę sobie, załóżmy, twierdzę, będzie to znaczyło, że. No, że musimy wybudować twierdzę, żeby go przeszkolić. Weź, mój błąd. No i tu poziom alt. Słuchajcie. Tu mamy takie coś, na jakim on jest biomie neutralnie, ale to nic nie daje. Tu mamy, patrzcie. To jest ikonka. Wygląda tak. My chcemy czarodzieja. Nie ma problemu. Szukamy sobie. Musimy tylko, oczywiście, znać na przykład naszą ikonkę, dajemy coś takiego. O, na przykład. I od razu nam się tutaj wszystko zmienia. Słuchajcie. Dalej. Pokażę tylko takie najważniejsze rzeczy. Jest model. Tu mam, widzicie, model. A ja na przykład chcę, żeby to był czarodziej. I załóżmy, dajemy, żeby on wyglądał taki żółw. Nie, no dobrze. Nie będzie żółw, będzie nekromantą takim, o. Tu możemy ustalić, jaki jest tryb jego poruszania. Struktura cienia, ale to nas nie obchodzi. Tu mamy rasę. Ale to polega tylko na tym, że jeżeli damy na przykład ludzie, prawda? To on będzie zaliczany jako człowiek. O, to jest bardzo ważna rzecz. Regeneracja. Regeneracja życia. Możemy dać na przykład tylko na osadzie za dnia, nocą, a my dajemy zawsze. Zawsze będzie miał tego Helfrogena. Tu mamy takie rzeczy jak koszt w złocie. Na przykład ja chcę, żeby on kosztował w złocie 300. I to jest koszt w drewnie. Ja chcę, żeby na przykład on kosztował 100. Tu mamy. To był koszt w złocie? A, to był koszt naprawy w złocie. Dajemy sobie koszt w złocie. Na przykład 300.
No, słuchajcie. Dalej mamy na nazwę. Tu możemy dać sobie opis, czyli jak się nazywa, czyli jak się go najmuje. Ja na przykład dam. Zrekrutuj czarodzieja. Tak. Słuchajcie. Będzie po prostu polegało, że jak będziemy musieli go kupić, będzie nam to pokazywać. To jest jego opis, załóżmy to. To zostawmy. Jeżeli widzicie te takie ciągi liczb, to ich normalnie nie będzie widać. I jeżeli na przykład zmienicie, zmienicie opis, ale te cyfry zostawicie, też nic nie zmieni. Znaczy przynajmniej u mnie. Tak jest. Słuchajcie. Typ ataku. My nie chcemy przebijającego, my chcemy magiczny. No i pocisk. Chcemy, żeby był pocisk? Chcemy, żeby był pocisk, prawda? Teraz jest pocisk. Po czym pocisk? Widzicie, tu on się pojawił taki toporek. Tu nie widać za bardzo. Możemy też dać taki skałę. Co chcemy? Tu się wyświetlają nam. O, Feniks bardzo ładny tu. No różne same takie fajne, no. A my na przykład chcemy, żeby on czymś takim strzelał, takim o. Tu mamy też atak normalny, no bo to jest atak wręcz. I mamy teraz coś takiego. Walka, rodzaj śmierci. Można ożywić i rozkłada się, prawda? Możemy go wskrzesić i no, jest trup po nim, szkielet. Ale w jednostkach, jeżeli dacie jej model, który nie ma animacji śmierci, to jak on umrze, to on będzie po prostu stał. Będzie cały czas stał po śmierci, tak go już nie usuniesz. On będzie cały czas stał, ale nie będzie żywą jednostką. Będzie taki jak trup, tylko że będzie normalny model stojący. Ta umiejętność. My nie chcemy na przykład aury celności, tylko chcemy załóżmy leczenie. I chcemy na przykład. Wstęgę śmierci, o. I słuchajcie teraz, ale przechodzimy teraz do bardzo ważnego elementu. A co jeżeli ktoś sobie pomyśli? A co jeżeli ja chcę? Co jeżeli ja nie chcę mieć modelu z gry, tylko chcę sobie pobrać? To też jest bardzo proste. Wchodzimy na przykład na stronę taką o Heavy i mamy tutaj różne takie fajne modele. Na przykład patrzcie. Zobaczcie na przykład ten model. Czekajcie, tam się to musi załadować, prawda? No ale widzicie? Model jakby był normalnie z gry. Z jego taki fanart. I to jest chyba, nie wiem kto, nie wiem. Nie będę się wypowiadał. No. Jest na przykład jeszcze Aetas jakiś tam. O, to ten jest jakiś fajniejszy, wydaje mi się. No sami zobaczcie. Albo dobrze, że nam już też nie zajmowało. Załóżmy, ja sobie pobiorę tego Aetasa. Dajmy download. Ale jest haczyk. Wcześniej musimy jakiś dobry program sobie pobrać do rozpakowywania plików. Ja mam akurat WinRara. Bardzo dobry program, link macie w opisie. Słuchajcie, musimy sobie od razu ustawić otwórz za pomocą archiwizera WinRAR i pokazuje nam się. Co? Coś takiego. Teraz wystarczy, że damy na przykład ETAS. Mam tutaj różne pliki, dwa. Dajemy pierwszy. Na przykład rozpakowujemy do dysku C. Cofamy. Drugi. I wypakowujemy do dysku Teraz musimy otworzyć sobie tym przyciskiem Manager importu. Ja mam mnóstwo modeli zimportowanych. Dajmy tak. Importuj plik. Boże, ja tylko Aetas, Spotlight i teraz musimy dać własna ścieżka aż do ukośnika usunąć. O,
aż do ukośnika usunąć obydwa. Czasem będziemy mieli więcej plików. Ale jeżeli będzie właśnie pojawiał plik o nazwie README, to go nie pobierajcie, bo to jest tylko taki dodatek, który się ściągnął przy pobieraniu i go możecie nawet usunąć, ale absolutnie go nie pobierać. I teraz słuchajcie. Tam, gdzie mieliśmy. No, gdzie mieliśmy ten. Gdzie mieliśmy ten model, widzimy, i możemy dać import. Ja tu na przykład, patrzcie, to są moje pobrane modele. Dużo ich, prawda? Ja daję na przykład Aetas. I patrzcie, bierzemy teraz na przykład warstwa, jednostki. On był neutralny, tak. Dajmy własne. Teraz pewnie myślicie, że to jakiś błąd był przy pobieraniu, bo się nie udało wczytać pliku Aetas MDL, lecz to nie jest prawda, słuchajcie. Ten, na przykład ten Lord Remar, widzimy bardzo, bardzo, bardzo fajny model, albo ten jeździec Pegaza, albo ta Lady Liadrin, czy choćby, nie wiem, inne jakieś. No to akurat są wszystkie z gry. No, ale na przykład. No, nie mam to akurat. A te wszystkie modele, one też tak wyglądały. Ale jeżeli na przykład zapiszecie plik, zapisz, prawda? I wyłączycie komputer, załóżmy, i włączycie jeszcze raz, to plik wam już się pokaże taki normalny model. Ale jeśli teraz dacie plik sprawdzanie mapy, włączy wam się Warcraft, no i ta mapa, to on będzie wyglądał normalnie. A jeszcze na koniec chciałem dodać też coś bardzo ważnego. Słuchajcie, jest coś takiego jak pakiet głosowy. Każda postać ma swój pakiet głosowy, musicie go zmienić. Tylko jeżeli macie jakąś wyznaczoną, prawda? Na przykład ja mam Furiona, jakąś wyznaczoną postać, musicie znać jej nazwę po angielsku. Musicie znać jej nazwę po angielsku, słuchajcie. No i to jest główny. No i to jest głównie właśnie. Główne zasady tego wszystkiego. Tworzenie jednostek. Słuchajcie, pewnie teraz tak sobie myślicie, ale czemu ty nie pokażesz, jak wygląda, jak ten czarodziej wygląda? Czemu tego nie pokażesz? Otóż, bo mój program, co się Overwolf nazywa, on starych gier nie nagrywa. A co dziwne, znowu, jak są tak, to już je nagrywa. I to jest w tym wszystkim bardzo podejrzane. Ale słuchajcie, to już wydaje mi się, że to już by był koniec. Jeśli kiedyś zgram sobie nowy program, to wam pokażę bardzo chętnie całą tą mapę i zrobię gameplay i w ogóle poleci seria z Warcrafta. Jest to stara, ale bardzo fajna gra. A to są takie moje własne Azeroty. Normalnie mapa jest 10 razy mniejsza. Patrzcie, jakie to jest wielkie. I to jeszcze tylko tutaj jest sama woda. I takie wielkie miasto jest zaledwie o takie. Takie o. Pomyślcie. Dobrze, słuchajcie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli jakieś macie pytania, to jeszcze w komentarzu. Jeszcze nie pokazałem ja nie pokazałem tutaj wszystkiego, co wiem o edytorze. Tylko malutką część. Może będzie następny odcinek, ale raczej nie, wątpię. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Chociaż myślę, że oglądały go tylko osoby za potrzebą, aniżeli za ciekawością, co to jest, albo za zainteresowaniem tym. Żegnam wszystkich, cześć.